tak wygląda tutaj widok z balkonu. Mega ładnie według mnie, naprawdę super to wygląda. Tutaj oczywiście mamy balkonik, nieduży, ale fajny. Tam w tle widać trochę mojego tatę. Dobra, wchodzimy do środka, pokażę wam, jak to wygląda w środku. No i zacznijmy może tutaj od sypialni. Mamy lustro, w którym widać mnie, ale nie do końca korzystnie wygląda po tej podróży. Dobra, mamy tutaj łóżko sypialniane, bardzo ładne. Tu będę prawdopodobnie spać z mamą, a tata na innym łóżku w salonie, bo w trójkę się tu nie zmieścimy. Mamy tutaj też taki obraz. Naprawdę według mnie to ta sypialnia wygląda bardzo ładnie. Naprawdę super. Ok, idziemy dalej. Teraz mamy tutaj taki mini salonik. Znajduje się tu kanapa, stolik. Tu takie półeczki i lampka, telewizor, no więc tak to wygląda. Tu mamy kuchnię, no również jest całkiem spoko. Tam jest łazienka, ale to zaraz wam ją pokażę, bo tam jest moja mama póki co. Tutaj jeszcze łazienka, no i łazienka wygląda całkiem spoko, wiecie, łazienka jak łazienka. Znowu lustro, ryba foteczki, no więc ogólnie naprawdę bardzo, bardzo ładnie tutaj jest. Mi się mega podoba. Naprawdę super. Hejka, witajcie w dzisiejszym dniu. Dzisiaj jest wtorek, no i powiem wam, że pogoda dzisiaj jest przepiękna. Zobaczcie, jak to wygląda za oknem, serio mega ładnie. No i wczoraj jakoś dla was specjalnie dużo nie nagrywałam, chociaż jak na tą godzinę, na którą przyjechaliśmy, to nawet tych materiałów nie było jakoś specjalnie mało. Poszliśmy sobie wczoraj z rodzicami jeszcze na taki właśnie wieczorny spacerek. No i powiem wam, zachwyciło mnie to po prostu. Mega fajnie wygląda ta Warszawa w nocy. Serio, byliśmy jeszcze też pod Pałacem Kultury. W ogóle to ja się też tak tym zachwycam, bo jestem pierwszy raz w Warszawie, więc to też dlatego, ale serio w nocy to wygląda przepięknie. Zaraz wychodzimy i będziemy mieli takie całodniowe zwiedzanie. Będziemy sobie chodzić do różnych ciekawych miejsc w Warszawie. No i po prostu zwiedzać. Mogę wam pokazać outfit. Mam dzisiaj na sobie taką właśnie koszulkę, takie spodnie, no i jeszcze laćki, ale zaraz je sobie przybiorę na buty, więc ogólnie to zaraz wychodzimy i na razie jest super. Teraz idziemy do Zamku Królewskiego. Weszliśmy teraz na taras widokowy i było naprawdę dużo schodów. Tak tu mega ładnie wygląda z góry. Oh, zmęczam się trochę, zobaczcie. Kolumna Zygmunta. Tam. Zaraz wam pokażę. Zobaczcie, jak to wygląda z góry. Mega ładnie. Stadion Narodowy. No więc super.
Teatru Adama Mickiewicza, tak on wygląda. Jest w ogóle patron mojej szkoły, więc tak. Byliśmy teraz pod Pałacem Prezydenckim, było bardzo fajnie. Była renowacja też jakichś lwów, więc super. Teraz idziemy nad Wisłę. Zobaczcie, tu mamy takie ogromne tablice, tu mamy jakby każdy przedmiot, to jest muzyka, tu jest chemia, tam to jest matematyka, więc mega ten fajnie to wygląda, tam są jeszcze inne. Zobaczcie, kupiliśmy teraz przed chwilą takie pyszne jagodzianki, jest w nich mnóstwo jagód i są przepyszne, więc polecam. To tak wygląda bankomat w środku, patrzcie. Tam co? Tak to wygląda. O, tu mamy samouczek bankomatu, coś dla mnie zdecydowanie. Teraz zmierzamy w kierunku Twinkle Candle. Idziemy sobie z mamą zabrać świeczki, więc jest super. Mama chce tam jakiś wosk kupić, ja chcę jakieś świeczki pooglądać, więc ekstra. A, jesteśmy. Wchodzimy. Zakupy w Twinkle Candle zrobione, było naprawdę super. Kupiłam sobie z mamą dwa woski, no i potem zrobiłam haul właśnie z tego, co kupiłam. Jesteśmy teraz pod Pałacem Kultury i będziemy wchodzić na te najwyższe piętro, więc zobaczymy ten widok z góry. Zobaczcie, tak to wygląda z góry. Jezus. Mega ładnie. Super, tu mamy jakieś kłódki powieszone, ale patrzcie. Mega fajnie to wygląda. Jak to świetnie wygląda normalnie. Wow. Serio przepięknie. Widzicie, tam są grosiki na samym dole. Mamy grosik i będziemy go rzucać tam. Na szczęście. Dobra. Rzucamy? 3, 2. Spadły. Wróciliśmy teraz z 30 piętra w Pałac Kultury i Nauki i zrobiłam sobie z tatą takie świetne zdjęcia, potem wam je pokażę, jak już będziemy w apartamencie, no i ogólnie to. Teraz idziemy do cukierni i jest super. Patrzcie, jaki ogromny tiger, dwupiętrowy. Normalnie crazy. Mam przy nich zdjęcie, będziecie mieli na miniaturce, więc koniecznie je sobie obejrzyjcie. Weźmy przy złotych tarasach. Hejka, witajcie. Dzisiaj jest środa i powiem wam, że niestety już dziś wyjeżdżamy z Warszawy, ale czeka na nas jeszcze naprawdę dużo atrakcji, między innymi właśnie na 9:00 idziemy sobie do tego Centrum Kopernika, bo tak to się nazywa, nie wiem dokładnie, bo nie pamiętam nazwy. No więc tam będziemy sobie chodzić do południa i ja już serio się nie umiem doczekać. No a potem w drodze powrotnej do domu jedziemy jeszcze do Santiago i ja też nie umiem się tego doczekać, bo pierwszy raz będę w Santiago, nigdy jeszcze nie byłam i serio
jestem tym zachwycona. Pewnie wystąpię tak, wam nie będę za dużo nagrywać, bo nie mam, nie jestem na tyle zaawansowana, żeby mieć jakieś GoPro czy coś w tym stylu, ale no, coś tam wam może nagram, jakąś wstawkę czy coś w tym stylu, więc ogólnie dzisiaj ponownie aktywny dzień. Wczoraj też był aktywny dzień, nawet bardzo. Zrobiliśmy 26 tysięcy kroków, więc naprawdę bardzo dużo. Już tego wam nie zdążyłam nagrać, bo potem trochę jakby bardzo mało baterii miał mój telefon i po prostu chciałam jeszcze zrobić jakieś zdjęcia, dlatego wam tego nie nagrałam. No ale ogólnie podsumowując, wczorajszy dzień był niesamowicie aktywny, dzisiejszy też jest, więc super udany wyjazd do Warszawy i jeszcze plus też za to, że przez cały ten wyjazd mieliśmy ładną pogodę. Tak, naprawdę. Tutaj pogoda się spisuje, bo u mnie tak średnio, na przykład z tego co wiem, dzisiaj u mnie tam, gdzie mieszkam, aktualnie nie będę podawać nazwy, no to właśnie pada, więc mega nieciekawie, a tutaj jednak pogoda nam się przez cały wyjazd udała. Widzieliśmy teraz jakiś drgający pręcik, gdy zrobiła mini eksperyment, więc super. Ale luksusowe auto normalnie. Wow. Stanowisko z memami, sprawdźmy. Pierwszy mem na świecie. No i takie różne. To ten chłopak z memu. Lubimy go, prawda? Tak. W momencie, gdzie muszę mieć przyłożoną dłoń, a tu jakieś obrazy pokazuję i jestem ciekawa, co to za eksperyment. Słuchajcie, miasto mrówek i tak to wygląda. Tam normalnie chodzą mrówki, o. Tu jest jedna, tu i tam druga szła, więc jakby wow. Też mamy. Fuuu. O, tam idzie jedna, tam. Też jest fajne. Tak mini Picasso namalował, wow. Normalnie. O. Nie? Czas na szybką przerwę i wziąłam sobie taki deserek z tapioką. Zaraz wam dam recenzję smaku. Powiem wam, że ten deser z tapioką jest mega dobry. Przepraszam. Szliśmy teraz na chwilę na taki taras widokowy, który tutaj jest i zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Tutaj jest Wisła, tam jedzie pociąg w ogóle. No, mega ładnie wygląda.